Zmiana rzeczywiście nastąpiła, ale to wyjątkowo, żeby nie powiedzieć nawet incydentalnie, nie pokażemy Państwu naszej propozycji programowej w środę 18.30, tylko dzień później, w czwartek o 19.30. No, jest to związane, no, jakby nie patrzeć, no, z wielkim świętem komercyjnego kina, jakim bez wątpienia jest, jakim są Gwiezdne Wojny, kolejny odcinek sagi, no, która jest wyświetlana w naszym kinie, a że no, dystrybutor postawił takie, a nie inne warunki, to my po prostu spolegliwie postanowiliśmy zagrać nieco później nasz film w DKF-ie. A mowa oczywiście o najnowszym filmie niezależnego twórcy polskiego kina ofowego, Bodo Koksie, czyli Bartoszu Koszałce, bo tak się nazywa artysta, a film zatytułowany jest Człowiek z magicznym pudełkiem. Dla tych z Państwa, którzy lubią kino science fiction, co w kinematografii polskiej jest zjawiskiem dość rzadkim, to na pewno będzie nie lada gratka, choć Bodo Kok można powiedzieć, w swoim dorobku artystycznym jeszcze po ten gatunek filmowy akurat nie sięgał. Niemniej jednak film jest godny odnotowania. Był bardzo ciepło przyjęty na ostatnim Festiwalu Sztuki Filmowej w Gdyni. Zebrał sporo dobrych recenzji. Nie jest to oczywiście kino komercyjne. Niemniej jednak po raz pierwszy od Piotra Szulkina, a więc mniej więcej od roku 1980 będziemy mogli zobaczyć polski film science fiction, całkiem przyzwoicie zrobiony, dość frapująca historia, takie love story, które toczy się w dwóch płaszczyznach czasowych, w czasach stalinizmu i w roku 2030. A więc wszystkich Państwa, którzy chcą zobaczyć w polskim kinie coś ewidentnie nowego, po wielu latach nieobecnego na polskich ekranach, serdecznie zapraszam, czwartek, 19.30, dyskusyjny klub filmowy szok.